Witam, tu Aristeo. Jako, że niewiele brakuje mi do osiągnięcia kolejnego poziomu, wybiorę się tu na wyspę. I zobaczymy, co tu na mnie czeka w tej tajemniczej wieży. Opiekun, witaj w wieży Eventusa, tułacza po światach. Zostałaś wybrana na jednego z uczestników tych wspaniałych zawodów. Wieża Eventusa, co to za wieża i co to za jeden? To miejsce, które przenika ogromna moc. Zostaniesz tu poddana próbie i otrzymasz w nagrodę coś naprawdę wspaniałego. Wszystko, co tu widzisz, zostało stworzone przez największego maga kryształowego świata, łańcucha światów, wspaniałego Eventusa. Teraz musisz według zasad wybrać drużynę, z którą chcesz się zmierzyć. Kim jesteś? Jestem strażnikiem bramy. Pilnuję tego piętra i dbam o to, by przestrzegano zasad zawodów. Dlaczego wybrano mnie do tych zawodów? Nie wiem, ale jesteśmy na tym świecie już od paru miesięcy i jesteś pierwszą osobą, która została wybrana. Opowiedz mi o tej wieży. To wyjątkowe miejsce. Zgodnie z życzeniem mojego Stwórcy i Pana przemieszcza się pomiędzy światami w poszukiwaniu zawodników. Masz szczęście, że Cię wybrano. Co to za zawody? Na każdym piętrze wieży zawodnicy stają przed wyzwaniem. Korzystając z pomocy rozrzuconych oddziałów, muszą pokonać strażnika bramy i wspiąć się na następne piętro. Celem zawodów jest dostanie się na sam szczyt. Na zwycięzcę czeka tam nagroda. Jeśli nie chcesz już brać udziału w zawodach lub uważasz, że nie jesteś dość silna, by przejść na następne piętro, możesz po prostu opuścić wieżę. A co to za nagroda? Wielki mag Eventus daje wspaniałe nagrody każdemu, komu uda się dostać na szczyt wieży. Z 200 zawodników, którzy brali udział w zawodach, tylko 10 udało się to osiągnąć. Opowiedz mi o magu Eventusie i jego zawodach. Jest najwspanialszym magiem kryształowego łańcucha światów. Odkrył istotę ładu i chaosu. Posiadł moc tworzenia oraz niszczenia. Poznał sekrety nieśmiertelności oraz czasu. Jest twórcą tej wieży i organizuje te zawody już od 2000 lat. Przejdźmy do wyboru oddziału. Muszę zabrać ci twoje oddziały. Możesz zachować tylko jeden z nich. Takie są zasady zawodów. Co się stanie z moimi wojownikami? Zostaną tu, a później do ciebie wrócą. Cali i zdrowi. Twoi polegli wojownicy zostaną dodatkowo wskrzeszeni. Możesz wycofać się lub kontynuować i przejść na następne piętro, gdzie rozpoczną się zawody. To dla mnie bez znaczenia. A, to ja raczej chyba wilki morskie zachowam. No dobrze, że warunki zostały spełnione, pora zacząć zawody. Zobaczmy, co jest tutaj. O, smok. Precyzja to nie. W sumie ważki. No, duża ilość, będzie spory atak. A co możemy tutaj trafić?
No, ktoś by mógł tankować obrażenia. Magiczny pocisk, grube łuski, horda, żądza krwi. No dobra, nie będą. Pokojowość. Słabi. To atakujemy. Cóż, widzę, że tym razem będę miał do czynienia z intelektualistą. 14, a ja mam 13. No, ma lepszy atak i obronę. Dobrze. Co tu ja mogę wywinąć? Może na początek... Aha, to jest 20. To może podtrujemy ich, tylko teraz pytanie... Tych w sumie. Można. Natomiast tu... Kula ognista, ale niestety nie zabiję tych. Demonologów. No to może spróbujemy dopaść. No, jak widzę, że on też korzysta z kuli ognia. Skrzyneczkę. A właśnie, tu jest okazja, żeby się odkuć. To może mieć sens. Niech to tu będzie na razie. W tej turze. Gdyż tutaj po prostu straty nie będą miały dla nas większego znaczenia. Gdyż, no po prostu korzystamy nie z naszych oddziałów, a jedyny oddział, który jest nasz, prędzej czy później i tak zostanie wskrzeszony. Aha. No to najlepiej miejmy to z głowy. Kasa. Cóż, wolałbym run. Umieszcza na wrogiej jednostce magiczny znak, za którego sprawą otrzymuje ona podwójne obrażenia, czas trwania efektu w turach 2. Rozkazuje sprzymierzonym oddziałom Gorguli, by te wykonały okrężne uderzenie rażące znajdujące się wokół jednostki, zarówno te przyjazne, jak i wrogie. No to nie jest najlepsze rozwiązanie. No nic, no to może ten znak. Przynajmniej będą bardzo wrażliwi. O, to jest dobre. Można z tego strzelać. No zawsze byłby jeden mniej. Ale na, spróbujemy to. Okej, kolejna tura. To ja to widzę w ten sposób, że... Znowuż podtrujemy. Tu by była szansa. I... Przeżył. Ale niewiele już mu brakuje. I kula ognia. Ja to widzę w ten sposób, że raz, dwa, ale to chyba tak, o. Świetnie. Teraz tak, ze smokami było coś takiego, że one tak dziwnie atakują. Tu jeszcze coś jest. Smok chwyta... No to wiem, co to jest. A to wysysa całą energię.
magiczną z danego obszaru, zadając 50 do 70 punktów obrażeń magicznych znajdującym się w pobliżu przeciwnikom. Magiczna energia zostaje użyta do uzupełnienia zapasu many postaci. To może przemieść się tutaj i użyjemy tej umiejętności. No całkiem fajna. Teraz by mi zależało, żeby ta jednostka opuściła to miejsce, gdyż tu był skarb orzeszka. No dobra, nie będzie. Coś takiego. Piękny unik. Teraz jest taki problem, żeby na tyle długo przeżyli, żebym zdążył podnieść. Topić tych. W zasadzie to tylko... Aha, dobra, jest okazja. Niech to będzie już z głowy. I dobiegniesz. Nie, nie zdoła. To tylko dojdziesz tu. Tak, i nowa tura. Też w zasadzie trucizna. Wydaje się dosyć optymalna. Wy zaatakujecie tutaj. To może smog niech poczeka, tylko że zablokuje możliwość ruchu tym, żeby nie mogły rzucać. Czekasz. Ty się dostaniesz tutaj. Aby zobaczyć, co jest. No, klasa taka dosyć słabiutka. I w zasadzie to kończymy z nimi. Jest level. A jakie bonusy? No, tu dosyć ciekawie. I dowodzenie mi wzrosło. Tępicielka analfabetyzmu. Zobaczmy, co mi to dało. Mistyczna wiedza musi pokonać zacofanie i zabobon. Z takim oto okrzykiem na ustach należy wytępić zwierzęce praktyki orków. Plus jeden do intelektu. Aha, zabiłem 5 jednostek orków i stąd to wyróżnienie. A jak zabiję kolejnych 5, to będę miał plus 2 do intelektu. No zawsze jestem silniejszy. Dobrze, ale teraz jest sprawa inwestycji. W sumie najbardziej by mi pasowało to, ale brakuje mi jeszcze 3 runów zielonych, czyli umysłu. A tu to by mi pasowało. Tajniki wyższej magii pozwalają magowi lepiej wykorzystać zaklęcia i zachować siły na później. Mag może również korzystać z księgi zaklęć częściej niż raz na rundę. Można powtórnie użyć księgi zaklęć, o ile rzucający zużył najwyżej 10 many 2 razy w trakcie bitw. No i gdybym zainwestował, to mógłbym, jeżeli zainwestowałem tylko 15 many i to 4 razy w trakcie bitwy. W sumie to jest dosyć mocne.
to też jest dosyć ciekawe. Mógłbym siłę zaklęć podnieść. Bierzemy. A zielone zbieramy na możliwość podniesienia w tym miejscu wykształcenia. I trzeba przyznać, że brakuje mi 3 zielonych, 1 niebieskiego. Okej. I tu chyba wszystko. A właśnie. Jeszcze 33 zwycięstwa. Jeszcze 19. I jeszcze 41. Czy tu jest coś zakopane? Chyba nie. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się.